witam was bardzo serdecznie w kolejniku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Jest piątek, obok mnie tutaj Martynka. Tutaj świeci nam słoneczko, piękne jest, naprawdę przecudowna pogoda. Wczoraj jak nagrywałam, to naprawdę lał deszcz, na początku był śnieg w ogóle. Martynka tutaj łzawił jej oczy, więc zaraz się pokażę. A dzisiaj jest naprawdę przecudownie, więc trochę żałuję, że do 14 siedzimy w szkole. I dopiero po południu będę mogła wyjść sobie na dwór. Także pogoda naprawdę na plus. Fajnie, że jest takie słońce. Ale to tutaj nie mowa o pogodzie, ponieważ zaczynamy nowego vloga. Piątek. Ja, ojejku, jakoś po prostu mi tak. Często nagrywam vlogi w piątek, ponieważ wtedy mam najwięcej czasu. Także dzisiaj jak wrócę, to mam też w planach w ogóle nagrać jeden film, o który Martynka mnie prosiła. Chcesz? Tak, nareszcie. Także nagram sobie dzisiaj jakiś film, mam nadzieję, i zacznę robić tort dla mojej babci, ale w tym vlogu więcej o tym wam powiem, ponieważ no, w weekend będę po prostu go robiła, więc będziecie to widzieć. Co do moich oczu, nie płaczę. Nie płaczę, tylko mam zapalenie spojówek, więc żeby nie było, że płaczę z powodu ocen. Także my teraz uciekamy na, jakby, na godzinę do wyborczą. Witajcie kochani już w domu, przyjechałam ze szkoły i zaczęłam mój weekend, nawet nie wiecie jak się cieszę. Za chwilkę będę jadła obiad, ponieważ jestem głodna. Przyszły też do mnie 3 paczki, więc stwierdziłam, że zrobię taki z wami mały open box. Totalnie nie wiem co jest w 2 paczkach. W jednej domyślam się co jest, już nawet otworzyłam, zobaczyłam, ponieważ już na opakowaniu było widać nazwę firmy, więc jakby zobaczycie sami. Dzisiaj na obiad mam łososia, także dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy lubicie jeść najbardziej właśnie na obiad. Także ja zabieram się za jedzenie, już nie mogę się doczekać, bo jestem mega głodna, także życzcie mi smacznego. Ja już zjadłam obiad, trochę się ogarnęłam i stwierdziłam, że jeszcze przed pokazaniem paczek złożę zamówienie, bo muszę kupić kilka rzeczy. Ostatnio korzystam z Letty Shops, w ogóle poznałam tą stronę od Julki. I gdybyście jeszcze nie znali Letty Shops, jest to taki serwis cashback, dzięki któremu możemy dostać zwrot pieniędzy z zakupów online. Więc wydaje mi się, że jest to super opcja. Ja dość często zamawiam różne rzeczy właśnie internetowo, więc to Letty Shops umożliwia mi zakupy. Dodatkowo właśnie możemy później mieć jakiś zwrot pieniędzy. Oczywiście wiadomo, że to nie są jakieś ogromne kwoty, ale grosz do grosza, no i wiadomo, że jakieś pieniądze zaoszczędzimy, więc zaraz wam pokażę, jak to wszystko się prezentuje na stronie Letty Shops. Jestem już na Letty Shops, możecie tutaj założyć sobie konto, ja już mam, także się zaloguję. Zalogowałam się już na moje konto i jak widzicie, Letty Shops współpracuje z wieloma sklepami, m.in. AliExpress, Allegro, Booking, Sephora, Smyk, eObuwie. I coś dla osób, które często kupują na AliExpress, dzięki wtyczce Letty Shops możemy łatwiej i szybciej zrobić zakupy właśnie na AliExpress, ponieważ ta wtyczka umożliwia nam wyszukiwanie jakichś produktów, które nas interesują, opinii. Jak widzicie, tutaj pokazała mi się ikonka Letty Shops, więc będę mogła sobie w nią wchodzić. Wybrałam sobie jakiś produkt i zobaczcie, tutaj od razu wyświetla nam się ocena sprzedawcy, historia cen i podobne produkty, więc to jest naprawdę super opcja. Możemy sobie tutaj przeglądać. Także ja uważam, że ta wtyczka Letty Shops jest naprawdę bardzo przydatna, jeśli robicie często zakupy na AliExpress. Ja już tutaj sobie wybrałam sklep, w którym chcę zrobić zakupy. Tutaj Letty Shops pokazuje nam procent z całej kwoty, który będzie nam zwrócony. I od razu bezpośrednio przechodzę do sklepu. Ja już wybrałam sobie rzeczy, które mnie interesują i razem wyszło mi 205,20 zł. I na moim koncie Letty Shop z mojej ostatniej transakcji pokazuje mi, że dostanę cashback prawie 9 zł. Więc... Także link do Letty Shops zostawiam wam w opisie. Ja od siebie bardzo wam polecam, ponieważ jakieś tam pieniądze sobie zaoszczędziłam. Teraz czas na paczki. Bardzo lubię. Powiem wam, że paczki to jest coś takiego, że zawsze jak przychodzę ze szkoły, to po prostu... Mnie to bardzo cieszy. Pierwsza paczucha jest od New Balance. Dostałam
Tak, telefon, wiadomość. Dostałam nowe buciki od New Balance'a. Z tego co słyszałam, to na rynku jest ich tylko 100 sztuk, coś takiego, ponieważ jest to bardzo limitowana edycja. Jest to ich taki kultowy model, ale właśnie w takiej wersji minimalistycznej. Bardzo mi się podobają, mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze widzicie. Są bardzo ładne, jeszcze takich bucików nie miałam. Ta paczka bardzo mi się podoba, jest właśnie w takiej kolorystyce tych bucików. Dodatkowo tutaj właśnie mamy kartkę od New Balance'a. Także bardzo dziękuję New Balance za przesyłkę. Kolejna paczka, akurat tutaj totalnie nie wiem co jest, bo jakby nic tutaj nie jest napisane, a ja też o niczym nie wiedziałam. Zdjęłam tą moją kurtkę, bo stwierdziłam, że jest mi za gorąco. I tego się nie spodziewałam, jest to paczka niespodzianka z Unfollow, czyli ze sklepu DG'ego. Co tam w środku jest? Mam taką jedną bluzę od nich i ona jest super, taka oversize'owa. W ogóle to tak ładnie wygląda, że może ja najpierw to otworzę na Instastory. Tak by było chyba lepiej, tak mi się wydaje, bo to jest tak ładnie zapakowane, więc jakby Instagram jak zwykle bardzo wysoko na podium, więc przepraszam was, że najpierw pokażę to na Instagramie, dopiero później tutaj na vlogu, ale no osoby z Instagrama po prostu będą szybciej widziały to. Witajcie ponownie, otworzyłam już paczkę na Instastory, a w środku totalnie się nie spodziewałam, bo nie dostałam żadnej informacji, że ta bluza do mnie przyjdzie. Okej, nie leć paczko druga. Taka przepiękna bluza do mnie przyszła z kapturem. Już jedną podobną mam, właśnie też w takim kolorze pudrowo-różowym. Takim, nie wiem, takim troszeczkę... No, trudny do opisania ten kolor, a jest taki baby pink może bardziej. Te bluzy są naprawdę bardzo fajnie wykonane, tak porządnie. Także na taki typowy lazy day, a bardziej taki jakby bad mood będę miała do szkoły. I jeszcze jedna paczuszka i domyślam się chyba co to jest, ponieważ u Julki niestety, znaczy stety niestety, weszłam do Julki pokoju i po prostu była paczka, ale nie wiem co jest w środku, ale właśnie paczka od Yope zobaczyłam. Yope ma zawsze tak ładną grafikę, mega mi się podoba, ale pięknie zapakowane, powiem wam, że takie małe rzeczy, a te wszystkie paczki takie jakby PR-owe, takie, które przychodzą, takie niespodzianki, są tak ładnie zapakowane, no zobaczcie. No to jest tak urocze, aż po prostu aż się miło robi. Tak się prezentuje zestaw, który dostałam. Jest naprawdę prześliczny, zobaczcie. Bardzo mi miło, super. Także takie paczuszki dzisiaj wam pokazałam na vlogu. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie open boxy, czy pokazywać wam paczki, czy nie. Robię to najczęściej na Instastory, jak nie nagrywam vloga. No, ale możecie mi dać znać. Ja teraz idę odpoczywać, ale tylko chwilę, ponieważ będę również dzisiaj nagrywała jeden odcinek, który pewnie wy zobaczycie w sobotę na kanale, nie wiem. Ten film dość sporo osób chciało, więc będę go dzisiaj nagrywać, mimo tego, że jestem po szkole tak zmęczona, że chętnie to bym poszła spać. Dzisiaj też będę zaczynać robić tort, mam mega dużo planów na ten weekend. Więc ja nie wiem, jak ze wszystkim się wyrobię. Dzisiaj naprawdę muszę nagrać film, muszę go zmontować, muszę zrobić to, muszę zrobić biszkopt, muszę zrobić solony karmel, muszę... Naprawdę. Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że tort to jest coś, co mnie po prostu fascynuje. Coś, co mnie jara i robienie tortów to jest dla mnie coś niesamowitego. Ja po prostu, jak sobie coś wymyślę, to ja muszę to zrobić. Także ogólnie czwarty torcik w moim życiu, który robię totalnie sama. Żeby nie było, że wiecie, to jest mój czwarty tort, ale ktoś mi tam pomaga, ktoś do tego. Więc pierwszy raz zrobiłam tort bodajże... w 2019 roku, ale nie wiem dokładnie kiedy. W 2019 rozpoczęła się moja miłość do robienia tortów i teraz w 2020 kontynuuję. Będzie to pierwszy tort w 2020 roku. Witajcie kochani, właśnie nagrałam dla was film, także trochę się do was nie odzywałam, przepraszam, ale naprawdę ja żyję na, nie wiem, na chyba na 10 etatów. Ale cieszę się, że nagrałam dla was odcinek. Trochę mi się już plącze język, więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumieli, trochę się nagadałam. Ale ja nie narzekam, zawsze wam powtarzam, że trzeba działać, nigdy się nie poddawać i ciężka praca popłaca i tylko dzięki ciężkiej pracy, naszej jakby wytrwałości możemy coś osiągnąć, możemy działać, więc... Lonely nights.
In those days where I can't keep from breaking up. They say I should just forget about you. But baby, I don't want to. Baby, I don't want to. That I should look around for someone new. But baby, I don't want to. Baby, I don't want to. And when I think about... Biszkop zrobiony, teraz czas go pociąć na trzy blaty. Użyłam do tego właśnie takiego jakby noża strunowego, to jest taki specjalny właśnie do biszkoptu. I sobie wymierzę właśnie równe trzy blaty, mam nadzieję, że dobrze mi to wyjdzie. Zawsze się staram nad tym, ale wiadomo, że tutaj najbardziej chodzi o smak. Zrobiłam również właśnie taką jakby pulpę z mango. Moja mama kupiła właśnie taką specjalną bez cukru. Dodałam do tego marakuję, trochę agaru. I tak się prezentuje biszkopt po przekroju. Uważam, że naprawdę przepięknie i zawsze nie mogę się doczekać, aby zobaczyć właśnie go w środku. Jest idealnie wypieczony, wygląda po prostu jak taka gąbka. Tutaj jest już pierwsza górna część i tutaj jest jeszcze podzielony na dwa blaty, także zaraz sobie to oddzielę i będę nakładała masę w rancie, zaraz ją sobie przygotuję. Oczywiście biszkopt będę nasączała, zawsze robiłam to wodą, cytryną oraz cukrem, ale tym razem wybiorę herbatę Earl Grey razem z delikatnym posmakiem mango, ponieważ dodam właśnie trochę pulpy z wodą, z cytryną, z cukrem, więc to będzie takie trochę niestandardowe połączenie, ale podpatrzyłam to właśnie na jakimś filmiku instagramowym, więc mam nadzieję, że to wyjdzie, ale zobaczcie tylko na te pęcherzyki, po prostu wygląda jak gąbeczka, super. Tutaj będzie krem solony karmel, robiłam swój własny, więc dodam tutaj. A tutaj będzie masa tropikalna, czyli taka mango marakuja i u góry właśnie będzie ten żelek taki, więc powiem wam, że zapowiada się ekstra. Takiego połączenia jeszcze nie robiłam, więc już nie mogę się doczekać. Witajcie kochani w niedzielę, wczoraj za dużo się do was nie odzywałam, nawet w ogóle z twarzą, tylko w kuchni coś tam nagrywałam, jak robię tort i powiem wam, że aktualnie tort jest już skończony, bardzo się cieszę z efektu. Nie nagrywałam wam wczoraj, ponieważ byłam tak zabiegana i po prostu skupiłam się na torcie i nie miałam nawet chwili, aby złapać za kamerę. Byłam też taka nieogarnięta, wiecie, taki typowy lazy day w sobotę. Więc dzisiaj łapię za kamerę i stwierdziłam, że podsumuję to wszystko. Zrobiłam nawet już zdjęcie z tortem, więc obserwujcie mnie na Instagramie, tam będziecie wszystko widzieć i przyznam wam, że bardzo się cieszę. Jeszcze teraz jestem bardzo ciekawa smaku tortu, chociaż już masę próbowałam i... A, to był idealny pomysł, to była taka właśnie moja inwencja twórcza, czyli połączenie słonego karmelu, solonego karmelu z tropikalnym właśnie takim kremem z mango i marakują. To jest bardzo niestandardowe połączenie, pierwszy raz robiłam własny solony karmel i bardzo się cieszę, że wyszedł. A dodatkowo taka masa tropikalna super właśnie się komponuje z jakby taką mini galaretką, z takim musem z pestkami marakui, więc już nie mogę się czekać, aż spróbuję tego tortu, bo tego najbardziej jestem ciekawa, no bo wiecie, wygląd wyglądem, ale jednak tort trzeba zjeść, a nie tylko żeby stał. Mega dużo pracy, takie dwa pracowite dni, aby zrobić jeden tort. Za każdym razem, kiedy robię tort, uczę się czegoś nowego, ponieważ no, uczę się na błędach. Jest to taka droga
no po prostu testów, więc jakby cieszę się, że za każdym razem robię inny tort. Tym razem zrobiłam zwykły biszkopt, dwa razy robiłam właśnie taki czekoladowy. Ten czekoladowy biszkopt wydaje mi się, że jest chyba moim ulubieńcem i bardziej go chyba lubię niż ten standardowy, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak zawsze bardziej lubię go piec. Chociaż stwierdziłam, że tym razem już nie będę kombinować i nie będę też dodawała czekoladowego biszkoptu i mieszała smaków, bo to już by było bardzo duże połączenie, a jednak dwa smaki różne wydaje mi się, że będą fajnie się komponowały, ale zobaczymy co na to moja babcia, ponieważ dzisiaj do mnie właśnie przyjeżdża babcia z dziadkiem i zobaczymy, bo moja babcia wczoraj miała urodziny i dzisiaj właśnie zrobię taką niespodziankę i zobaczy tort. Mam nadzieję, że jej się podoba. Tym razem troszeczkę inny wygląd tego tortu, jeszcze takiego w takim stylu nie robiłam, taki tropikalno-żółto, taki właśnie wakacyjny bym powiedziała. Jest zdecydowanie w kolorystyce ciepłej, więc idealnie do takiego słoneczka. Zrobiłam w ogóle zdjęcie na dworze, więc no nie wiem, tak jakoś sobie wymyśliłam, stwierdziłam, że a, zrobię zdjęcie na dworze, co tam, więc no, będzie na Instagramie. Cieszę się bardzo, dużo pracy mnie kosztuje jeden tort, naprawdę powiem wam, że tort się wydaje, że to jest niby takie, wiecie, zrobienie biszkoptu, masy, przełożenie, ale jednak jak się robi różne pomysły, zrobienie tego takiego dżemiku z mango i z marakui, wiecie, dwie masy, wszystko, żeby fajnie stężało, biszkoptu, żeby ładnie wyrósł, później odtynkowanie, tynkowanie też jest dość trudne, a wiecie, ja dopiero zrobiłam cztery torty teraz już, no z tym cztery torty w moim życiu, więc jakby za każdym razem uczę się czegoś nowego, ale mam nadzieję, że w moim życiu będę robiła jeszcze więcej tortów, że w tym roku zrobię ich dużo więcej niż w poprzednim i mam nadzieję, że będę się pod tym kątem rozwijać, bo bardzo lubię to robić, tylko że no wiecie, no to bardzo dużo czasu zajmuje, ale zawsze efekt jest taki satysfakcjonujący, że jednak się postarałam. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem bardzo dumna, mogłabym tak powiedzieć, nie lubię tego słowa, ale no cieszę się bardzo, że udało mi się zrobić kolejny tort. I to jest kolejny dowód na to, że zawsze warto dążyć do jakichś swoich celów wyznaczonych, żeby zawsze próbować, mimo tego, że czasami nie wychodzi coś tam, to żeby się nigdy nie poddawać. I na każdym kroku wam to powtarzam, że nigdy się nie poddawajcie. Także zobaczcie mój tort, bo opowiadam, a jednak jeszcze go nie widzieliście. Także zobaczcie mój tort. Tak się prezentuje torcik, mega się cieszę z efektu końcowego, jestem bardzo zadowolona, także możecie dać znać, jak wam się podoba taki typowo tropikalno-wiosenno-letni torcik, przywołuje do nas wiosnę, ozdobiony tak bardzo po mojemu, więc trochę inwencji twórczej tutaj dałam, już nie mogę się doczekać, aż go rozkroimy, także mam podjarkę. Wieczór, będę się z wami żegnać. Dzisiejszy dzień spędziłam w gronie najbliższych. Świętowaliśmy urodziny mojej babci. Wpadajcie również na Instagrama, tam pojawiły się zdjęcia wyróżnionej relacji, wypieki. Również możecie zobaczyć jakieś etapy, jak robiłam ten tort, więc wpadajcie koniecznie na Instagrama, bardzo się staram, więc będzie mi bardzo miło. Także oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony nagranie czasu. Buziaki, pa, pa!